Witam serdecznie, tu dietetyk Bartek Kulczyński. Pytając przypadkowych osób, z czym kojarzy im się czosnek, zazwyczaj padają dwie odpowiedzi, że albo z odpornością, albo z nieprzyjemnym zapachem. Jeżeli udzieliłbyś podobnych odpowiedzi, a jednocześnie jesteś zainteresowany, jakie jeszcze inne właściwości posiada czosnek oraz jak usunąć ten nieprzyjemny zapach, to myślę, że ten film jest właśnie dla Ciebie. Podczas dzisiejszego odcinka opowiem dodatkowo o takich kwestiach jak ile spożywać czosnku, czy mogą po niego sięgać kobiety karmiące piersią oraz jakie może on powodować skutki uboczne. Zapraszam więc do obejrzenia niniejszego odcinka. Często czytam w internecie, że czosnek jest źródłem wielu witamin i składników mineralnych, jednak chciałbym sprostować te nieco mylne informacje. Prawdą jest, że w czosnku znajdują się te związki, jednakże ich poziom jest stosunkowo niski. No chyba, że na co dzień spożywamy nie jeden, dwa ząbki czosnku, ale przynajmniej jedną albo dwie główki. W przeciwnym wypadku czosnek dostarcza śladowe ilości witamin i składników mineralnych, które nie mają istotnego wpływu na nasze zdrowie. Nie oznacza to oczywiście, że czosnek jest jałowy i pozbawiony jakichkolwiek składników. W końcu jego właściwości zdrowotne, a te są bardzo szerokie, z czegoś muszą wynikać. Czosnek zawdzięcza swoje działanie organicznym związkom siarki. Najważniejszymi składnikami czosnku są m.in. alina, która notabene ulega przekształceniu do allicyny, o czym powiem później, a także siarczek, disiarczek diallilu, czy też S-allilcysteina. Myślę jednak, że nad składem chemicznym czosnku nie ma sensu więcej się rozwodzić. Bardziej znaczące jest to, jak te składniki wpływają na nasze zdrowie, a nie to, jak się nazywają, czy jakim ulegają przemianom. Dlatego też myślę, że przejdziemy teraz do istotnej części, omawiając właściwości zdrowotne czosnku. Zacznę od tego, o czym mówią wszyscy, czyli od właściwości wspomagających odporność. Ludowe powiedzenie głosi, że kto ma czosnek, ten nie boi się trucizny. I myślę, że w tym powiedzeniu jest sporo racji. Czosnek posiada silne właściwości przeciwbakteryjne i wykazuje zdolność do hamowania rozwoju patogennych bakterii, takich jak Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, czy też Staphylococcus aureus, nazywany inaczej gronkowcem złocistym. Dodatkowo czosnek wykazuje właściwości przeciwwirusowe. W przeprowadzonych badaniach naukowych wykazano, że stosowanie czosnku może zapobiegać przeziębieniu wywołanemu właśnie przez wirusy. Jeżeli jesteśmy przy temacie odporności, to nie sposób nie wspomnieć o tak zwanym gałganku aliny. Jest to taka czosnkowa receptura, którą można byłoby określić mianem czosnkowej aromaterapii. Zaleca się jego stosowanie w przypadku przeziębienia, kataru czy też problemów z zatokami. Na czym polega ten sekretny przepis? Otóż należy zmiażdżyć kilka ząbków czosnku, zawinąć je w gazę i zawiązać. I tak przygotowany czosnek można zawiesić na przykład w sypialni. To co istotne, to aby nie umieszczać takiego czosnku zbyt blisko nas. Najlepiej zachować odległość około 2-3 metrów. I taka aromaterapia, taka inhalacja czosnkiem powinna wspomóc nasze zdrowie i złagodzić dolegliwości, o których wspomniałem. To co istotne, to również to, że gałganka aliny nie powinny stosować osoby, które mają astmę, nadreaktywność oskrzeli, czy też są uczulone na czosnek. W przypadku dzieci należy zwrócić uwagę na to, aby ten gałganek aliny nie był w ich zasięgu. Czosnek posiada właściwości hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. I jest to bardzo pożądana cecha, tym bardziej jak spojrzymy na statystyki, które pokazują, że nadciśnienie tętnicze dotyka około 1 miliarda ludzi na całym świecie. Dodatkowo szacuje się, że około 2/3 osób w wieku 60 lat lub powyżej cierpi właśnie na tę chorobę. Dodam również, że to właśnie nadciśnienie tętnicze jest odpowiedzialne za około 50% zgonów z powodu choroby wieńcowej i udarów mózgu. Nie chcę szczegółowo wnikać w to, jak to się dzieje, że po spożyciu czosnku nasze ciśnienie krwi się obniża, jednakże dla osób bardziej zainteresowanych tematem dopowiem, że to działanie przeciwnadciśnieniowe wynika z 4 podstawowych mechanizmów. Po pierwsze, związki obecne w czosnku hamują aktywność enzymu konwertującego angiotensynę. Po drugie, blokują powstawanie prostanoidów, które przyczyniają się do zwężania naczyń krwionośnych. Po trzecie, związki obecne w czosnku przyczyniają się do zwiększonej produkcji tlenku azotu, który wpływa korzystnie na elastyczność naczyń krwionośnych.
I po czwarte, czosnek pobudza erytrocyty do produkcji siarkowodoru, który to otwiera kanały potasowe ATP zależne w mięśniach gładkich, co przyczynia się do rozkurczu, rozszerzenia naczyń krwionośnych. Domyślam się, że w tym momencie najbardziej interesuje Was to, o ile można obniżyć ciśnienie krwi jedząc czosnek. Wyniki badań naukowych pokazują, że u osób, które regularnie sięgały po czosnek, nastąpiło obniżenie skurczowego ciśnienia krwi o 9 jednostek, zaś rozkurczowego ciśnienia krwi o 5 jednostek. Dla osób, które tego nie wiedzą, przypomnę czy dopowiem, że jednostką ciśnienia krwi są milimetry słupa rtęci, w skrócie mmHg. I tą skuteczność działania uważam za bardzo wysoką. Chociaż wiadomo, że u niektórych osób ten efekt będzie mniej widoczny, zaś u innych osób będzie bardziej obserwowalny. Natomiast to, co jest pewne i to, co zbadano, to to, że im mamy wyższe ciśnienie krwi wyjściowe, tym ta skuteczność czosnku będzie wyższa. Warto również przy okazji wspomnieć, że czosnek posiada właściwości przeciwzakrzepowe, czyli zapobiega zlepianiu się płytek krwi. Czosnek może być wartościowym produktem dla osób zmagających się z podwyższonym stężeniem glukozy we krwi, czyli np. dla osób cierpiących na cukrzycę typu drugiego. Wielokrotnie udowodniono, że regularne spożywanie czosnku może powodować znaczące obniżenie poziomu cukru we krwi, nawet o 10 do 20 mg na decylitr, co z wysoką skutecznością działania. Naukowcy sugerują, że takie działanie czosnku wynika z jego wpływu na zwiększenie wydzielania insuliny, czyli hormonu odpowiedzialnego za obniżanie poziomu cukru we krwi. Dodatkowo naukowcy sugerują, że czosnek może łagodzić insulinooporność. Dlatego uważam, że spożywanie czosnku przez osoby cierpiące na zaburzenia gospodarki węglowodanowej może być bardzo dobrym rozwiązaniem i osoby te mogą wyciągnąć wiele korzyści zdrowotnych. Z pełną odpowiedzialnością czosnek można zaliczyć do produktów przeciwnowotworowych. Co prawda coraz częściej jesteśmy zalewani informacjami na temat właściwości antynowotworowych różnych produktów spożywczych, stąd takie informacje myślę, że coraz rzadziej robią na nas wrażenie. Jednakże te właściwości zazwyczaj potwierdzane są w badaniach in vitro, czy też w doświadczeniach z udziałem zwierząt. Jednakże tych badań nie można bezpośrednio przenieść na zdrowie człowieka, stąd nie są one aż tak bardzo wartościowe. Należy podkreślić, że najbardziej istotne dla nas są oczywiście badania wykonywane z udziałem ludzi. I to właśnie w przypadku czosnku o takich badaniach mówimy. Dla przykładu, w 2015 roku ukazała się praca, która pokazała, że wysokie spożycie czosnku wiąże się z obniżeniem ryzyka wystąpienia raka żołądka o 50%. Jednakże na tym nie koniec, bo w 2020 roku opublikowano wyniki metaanalizy, czyli analizy wielu badań naukowych, które dowiodły, że regularne i wysokie spożycie czosnku powoduje obniżenie ryzyka raka jelita grubego o 20%. Nie sposób też nie wspomnieć o wynikach badań uzyskanych przez amerykańskich i chińskich naukowców, którzy udowodnili, że czosnek przyczynia się do obniżenia ryzyka raka wątroby o 23% i raka płuc o 50%. Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że spożywanie czosnku i cebuli może powodować redukcję ryzyka raka piersi o 49%. Stąd jeżeli chcemy ustrzec się przed nowotworami, to wydaje mi się, że sięgnięcie po czosnek jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Czosnek jest również produktem cennym dla naszej wątroby. W przeprowadzonych badaniach naukowych udowodniono, że czosnek może poprawiać zdrowie osób ze stłuszczeniową chorobą wątroby. Naukowcy wykazali, że czosnek powoduje istotne obniżenie aktywności enzymów wątrobowych, takich jak transaminaza alaninowa i transaminaza asparaginianowa. Dodatkowo zaobserwowali oni, że czosnek powodował zmniejszenie stłuszczenia wątroby. Co więcej, uważa się, że czosnek może również działać profilaktycznie i zapobiegać niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. Skoro jesteśmy przy wątrobie, czyli najważniejszym organie odpowiedzialnym za oczyszczanie organizmu, to chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Otóż w badaniach in vitro udowodniono, że alicyna, czyli związek aktywny czosnku, wykazuje zdolność do zwiększania właściwości przeciwutleniających i detoksykacyjnych hepatocytów, czyli komórek wątroby. Wobec tego istnieją poważne przesłanki, które wskazują, że czosnek może wzmacniać funkcje oczyszczające wątroby. Dodatkowo naukowcy wykazali, że czosnek może również zmniejszać odkładanie się metali ciężkich w wątrobie, takich jak kadm, ołów czy też rtęć.
W wielu miejscach spotkałem się z informacją, jakoby czosnek posiadał właściwości odchudzające. Jednak jest to dla mnie dosyć dyskusyjna kwestia. Dlaczego? Wystarczy zajrzeć do najnowszych badań naukowych, które pokazują jednoznacznie, że spożywanie czosnku nie przyczynia się do obniżenia masy ciała, jak również wartości wskaźnika BMI. Dlatego też, jeżeli usłyszeliście gdziekolwiek, że spożywanie czosnku pomaga w odchudzaniu i stosujecie czosnek głównie z tego względu, to muszę Was rozczarować. Nie spodziewajcie się spektakularnych efektów. Ustaliliśmy już, że czosnek to prozdrowotna bomba. Pojawia się jeszcze kluczowe pytanie. Ile spożywać czosnku? Według aktualnego stanu wiedzy wydaje się, że regularne spożywanie czosnku świeżego, surowego w ilości 0,5-2 ząbków dziennie może znacząco wzmocnić nasze zdrowie. W przypadku czosnku sproszkowanego, np. w formie preparatów, w jego przypadku wydaje się być skuteczne około 0,5-1 grama dziennie. I kolejna kwestia, w jakiej formie jeść czosnek? Według mnie najlepiej czosnek spożywać świeży, na surowo. Nie należy go poddawać obróbce termicznej, ponieważ traci wówczas swoje właściwości zdrowotne. Kilka razy spotkałem się również z pytaniem, czy taki czosnek granulowany jako przyprawa również pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Jednakże według mnie ciężko rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie do końca wiadomo, jak te wszystkie procesy produkcji wpływają na zawartość w nim tych związków bioaktywnych. Wydaje mi się, że czosnek taki granulowany, sproszkowany, stosowany jako przyprawa raczej nie będzie mieć znaczącego działania prozdrowotnego, jednakże jest to moja subiektywna ocena, a nie zostało to potwierdzone w żadnych badaniach. Jeżeli nie chcesz spożywać czosnku na surowo lub po prostu nie lubisz jego smaku, to pewnym rozwiązaniem może być sięgnięcie po suplementy diety z czosnkiem. W sprzedaży dostępne są preparaty z czosnkiem w formie proszku zamkniętego w kapsułkach. Jednakże, jeżeli zdecydujesz się na wybór takich produktów, to zwróć szczególnie uwagę na to, czy te produkty są standaryzowane na konkretną zawartość allicyny, czyli tego związku aktywnego. Niestety, większość producentów nie podaje informacji dotyczącej ilości tych związków. Mamy jedynie bardzo często wiedzę na temat tego, ile w kapsułce znajduje się ekstraktu z czosnku, ale to nic nam nie mówi na temat tego, ile znajduje się w nich tych związków aktywnych. Dlatego podkreślam, jeżeli chcesz sięgnąć po suplementy diety, wybieraj te, na których etykiecie została podana zawartość allicyny. Jeżeli wybierzesz czosnek w formie surowej, do czego oczywiście bardzo zachęcam, to musisz pamiętać o jednej podstawowej zasadzie. Otóż przed spożyciem czosnku należy go zmiażdżyć lub bardzo drobno posiekać. Dlaczego? Związki obecne w czosnku występują w formie nieaktywnej, dopiero zmiażdżenie czosnku powoduje ich aktywację. Dla osób bardziej zainteresowanych tematem dopowiem, że pod wpływem zniszczenia tej struktury czosnku dochodzi do uwolnienia enzymu allinazy, która przekształca nieaktywną allinę do aktywnej allicyny. Jeżeli nie wierzysz mi, że tak się dzieje, to powąchaj surowy czosnek w całości. Czy ma on charakterystyczny zapach? No właśnie nie. Dopiero jak go zmiażdżymy czy drobno posiekamy, to uwalnia się ten czosnkowy aromat. I to właśnie ten aromat, ten zapach wynika z aktywacji wspomnianych przeze mnie związków. Czy można spożywać czosnek w okresie karmienia piersią? Niestety spotkałem się z wieloma nieprawdziwymi informacjami, jakoby spożywanie czosnku w okresie laktacji nie było zalecane, a wręcz było przeciwwskazane. Przeciwnicy jako argument podają to, że czosnek może zmieniać smak mleka matki, przez co dzieci niechętnie je spożywają. O ile faktycznie jedzenie czosnku przez matkę może powodować zmianę smaku mleka, to nie ma to negatywnego wpływu na ilość spożywanego pokarmu przez dziecko. I to nie są moje wewnętrzne przekonania, a zostało to udowodnione w badaniach naukowych. Co więcej, naukowcy zaobserwowali, że dzieci, które spożywały mleko pachnące czosnkiem, tak to nazwijmy, były przez dłuższy czas przywiązane do piersi, a nawet miały tendencję do spożywania większych ilości pokarmu. Tak więc czosnek jak najbardziej mogą spożywać kobiety karmiące piersią. Choć oczywiście może zdarzyć się, że jakiemuś dziecku nie spodoba się smak czosnkowego mleka. Jeżeli zdarzyłoby się, że takie dziecko nie będzie chętnie piło mleka, no to wówczas można rozważyć wykluczenie czosnku z naszej diety. Ale nie wydaje mi się, aby to było powszechne zjawisko. Chciałem jeszcze kilka słów poświęcić obieraniu czosnku.
Dla niektórych osób jest to pewnym wyzwaniem. Oczywiście nie jest to problem XXI wieku, ale wiem, że niejedną osobę zniechęca stosowanie regularne czosnku ze względu właśnie na problemy związane z jego obieraniem. Dlatego też podam Wam trzy szybkie i skuteczne sposoby na jego obranie. Pierwszy sposób polega na tym, że do słoika wrzucamy kilka ząbków czosnku. Następnie słoik zakręcamy i energicznie go wytrząsamy. Po tym zabiegu skórka samoistnie oddzieli się od czosnku. Ząbki czosnku możemy również umieścić w kuchence mikrofalowej na kilka sekund i po wyciągnięciu tych ząbków wystarczy nacisnąć je palcem, a skórka z łatwością odejdzie. Dodatkowo, jeżeli dysponujemy całą główką czosnku, to możemy wybrać sobie pojedynczy czosnek, nakłuć go nożem, obrócić i pociągnąć. I wówczas wyciągniemy obrany ząbek czosnku, a skórka pozostanie przy główce. Znam kilka osób, które ze względu na szerokie właściwości zdrowotne czosnku chętnie włączyłyby go do swojej diety, jednakże mają z tym pewne opory, a wszystko przez ten zapach, który towarzyszy nam przez kilka lub kilkanaście godzin po spożyciu czosnku. Jednakże istnieje kilka stosunkowo dobrze sprawdzonych sposobów, które mogą pomóc ograniczyć lub nawet wyeliminować zapach czosnku po jego spożyciu. Pierwszym z nich jest zjedzenie po prostu surowego jabłka. Związki obecne w jabłku mogą zmniejszyć intensywność zapachu czosnku. Wielu osobom pomaga również rzucie liści pietruszki, mięty, imbiru, a także goździków. Jeżeli nie przepadasz za tymi produktami, możesz również sięgnąć po ziarna kawy. Dodatkowo pomocne wydaje się być popijanie czosnku tłustym mlekiem lub zieloną herbatą. Dodatkowo w opinii wielu osób skuteczne jest również picie wody z cytryną i miodem. Jednakże osobiście nie stosowałem tego sposobu i nie wydaje mi się, aby był on szczególnie skuteczny. Jednakże mam nadzieję, że któryś z tych podanych przeze mnie sposobów okaże się dla Was pomocny. Dużo już powiedziałem dobrego o czosnku, dlatego nadszedł czas, aby przedstawić go w nieco niekorzystnym świetle. Czosnek nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, chociażby ze względu na ten intensywny czosnkowy smak po jego spożyciu, który nie dla wszystkich jest akceptowalny, chociaż oczywiście jest to sprawa drugorzędna. Jednakże czosnek u osób wrażliwych może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe w postaci bólów brzucha, biegunki, nudności, odbijania czy też wzdęć. Dodatkowo na czosnek są uczulone niektóre osoby, co oczywiście przekreśla możliwość jego stosowania. Niebezpieczne jest spożywanie wysokich ilości czosnku, głównie w formie preparatów, przez osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, takie jak heparyna, aspiryna, ibuprofen, warfaryna czy też naproxen. Tak jak wcześniej wspomniałem, czosnek posiada działanie przeciwpłytkowe, czyli może wzmacniać działanie tych leków, co może skutkować wystąpieniem samoistnych krwawień. Z tego samego względu nie zalecam stosowania preparatów z czosnkiem osobom, które mają w niedalekiej przyszłości zaplanowany zabieg lub operację lub są tuż po nich. Jeżeli jesteśmy przy temacie leków, to warto również podkreślić, że osoby, które regularnie stosują czosnek, powinny zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania leków hipoglikemizujących, czyli obniżających poziom cukru we krwi. A wynika to z tego, że czosnek również powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi, a więc może wzmacniać działanie tych leków, co w konsekwencji może prowadzić do zbyt dużego i gwałtownego obniżenia poziomu cukru we krwi, prowadząc do tzw. hipoglikemii, która w niektórych przypadkach może być również stanem zagrażającym naszemu życiu. Na koniec również dodam, aby nie było wątpliwości, że nigdy nie rezygnujemy ze stosowania leków na rzecz spożywania czosnku czy też innych produktów spożywczych. Kilkukrotnie spotkałem się z informacjami, że ludzie zalecają stosowanie czosnku zewnętrznie, np. w postaci okładów. Jednakże nie wydaje mi się być to dobrym rozwiązaniem. Według wiedzy, którą posiadam, czosnek może podrażniać skórę i prowadzić nawet do poważnych oparzeń, które mogą skończyć się pobytem w szpitalu. Dla kogo jeszcze czosnek nie jest wskazany? Jak można przeczytać na ulotce jednego z leków, którego głównym składnikiem jest czosnek, nie powinny stosować go osoby z niewydolnością wątroby, kamicą nerkową, nieżytym jelit i żołądka, a także osoby, które są uczulone na związki siarki. Mowa tu oczywiście o czosnku w formie preparatu, a nie o czosnku świeżym, surowym, spożywanym od czasu do czasu. Na koniec jeszcze jedna cenna informacja. Czosnkiem nie powinniśmy obdarowywać psów i kotów. Czosnek w wysokich ilościach jest dla nich toksyczny i może powodować niedokrwistość,
i uszkodzenie nerek. Podsumowując dzisiejsze rozważania, z czystym sumieniem można powiedzieć, że czosnek to produkt z kategorii superfoods. Posiada on tak szerokie właściwości zdrowotne, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że tym filmem uda mi się przekonać część z Was do regularnego sięgania po czosnek, a w przypadku osób, które już to robią, że nie zaniechają tej prozdrowotnej praktyki. Na koniec chciałbym zaprosić Was do odwiedzin mojego konta na Instagramie. Link do niego znajdziecie w opisie niniejszego filmu. Na tą chwilę z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.